Moim gościem jest prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Dzień dobry, panie prezydencie. Panie prezydencie, kolejna edycja EFNI w Sopocie. Państwo macie taką ambicję troszeczkę zrobić konkurencję dotychczas najpopularniejszemu tego typu forum? Myślę tutaj o Krynicy. Może konkurencja to złe słowo. My byśmy chcieli zrobić zupełnie inną konferencję. Konferencję, na której nie ma tak wielu spotkań jak w Krynicy. Nie ma takiej może różnorodności, ale wszystkie spotkania są bardzo dobre, są kompaktowe i także na każde spotkanie warto pójść, no, żeby rzeczywiście ludzie, którzy są na tej konferencji, się ze sobą też zintegrowali. No, nie mierzymy się, żeby to była konferencja dla kilku tysięcy ludzi. Wolimy, żeby to była w dobrym słowa tego znaczeniu elitarna rzecz, w której są rzeczywiście najlepsi. Sopot bardzo się zmienia, to widać gołym okiem. No, baza tutaj jest chyba jednak zdecydowanie lepsza jak w Krynicy. Co Państwu jeszcze zostało do zrobienia? Co chcielibyście w najbliższych latach tutaj jeszcze w Sopocie pozmieniać? Może to brzmi dosyć tak za dobrze w stosunku do Krynicy, bo tam rzeczywiście ta odległość do lotniska to 2,5 godziny, ale my byśmy chcieli skrócić dojazd z naszego lotniska z 35 do 15 minut. W jaki sposób? To jest nasza ambicja. Służyć temu mają dwa projekty. Jeden to jest kolej metropolitalna, która będzie łączyła Gdańsk z Gdynią i Sopot także z lotniskiem, a z drugiej strony rozwiązania drogowe, które by umożliwiło dojazd właściwie tylko drogami szybkiego ruchu do lotniska i to jest rzecz, która myślę jeszcze bardziej zachęci ludzi, żeby przyjeżdżać do Sopotu, żeby w tym Sopocie bywać. No i oczywiście miejmy nadzieję, że zakończy się remont drogi kolejowej Warszawa-Gdańsk, który jest trochę już taki przysłowiowy i rzeczywiście ten czas dojazdu skróci się do 2,5 godziny. EFNI dla Sopotu ma duże znaczenie. Państwo przywiązujecie do tej imprezy dużą wagę w sensie takim, że zachęcacie gości, żeby tutaj wracali również po samej konferencji? Myślę, że Sopot od czasu, kiedy tutaj była prezydencja, czy też wspólne spotkanie pana premiera Donalda Tuska z panem premierem Władimirem Putinem, stało się takim miejscem ważnych, dobrych spotkań. Miejscem, gdzie można porozmawiać o ważnych rzeczach i chociażby te dzisiejsze i wczorajsze spotkanie, kiedy mówimy o tym, dokąd idziesz Europą, a właściwie dokąd idziesz w świecie, bo rozszerzamy tą Europę o Turcję, Ukrainę, o Stany Zjednoczone, o politykę dalekowschodnią, jak wczoraj mówił pan profesor Brzeziński, no jest chyba takim dobrym sygnałem, że w Sopocie nie tylko można się bawić, nie tylko można przyjeżdżać na dobre wystawy, na dobre koncerty, ale także można podyskutować o ważnych sprawach i dojść do konsensusu, nie w ciężkiej atmosferze, nie na salonu warszawskiego czy krakowskiego, ale w takiej lekkiej atmosferze kurortowej, jaką proponuje Sopot. Wspomniał pan o tym spotkaniu politycznym premiera Tuska z premierem Putinem. Jakieś najbliższe plany, szykują się tego typu spotkania w najbliższym czasie w Sopocie? My mamy nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do ważnego spotkania ludzi z Białorusi w Sopocie. To jest jeszcze taka półtajemnica, ale przywiązujemy do tego wielką wagę. Myślę, że także wielką wagę przywiązuje tego MSZ, żeby jednak można było, znaczy w ogóle chcemy pokazywać Polskę z innej strony, tak? I stąd też to spotkanie z Białorusi tu w Sopocie. Tak jak to było w prezydencji, że właściwie 2,5 miesiąca tej prezydencji to Sopot, był Sopot, tak? Żeby nie pokazywać Polski od takiej majestatycznej strony, tylko warszawsko-krakowskiej właśnie, do której oczywiście bardzo jesteśmy też przywiązani, ale pokazywać czasami taką trochę niezwykłą lekkość bytu, jaka jest w Sopocie i takich trochę nieformalnych spotkań w lekkiej atmosferze, ale jednak bardzo ważnych. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Pięknie dziękuję, panie prezydencie. Dziękuję bardzo.